Tak to jest, jak chce się nagrywać filmik, a mały jeszcze nie śpi, to w tle można słyszeć jego. Właśnie to. Konnichiwa, kochani, z tej strony Kawaii Brunet, a bardziej Kombała, bo już jest ciemno. Ostatnio naprawdę bardzo, bardzo, bardzo poświęciłam się pisaniu. Praktycznie w kilka tygodni nadrobiłam rok czasu, gdyż napisałam 7 rozdziałów. Myślałam, że dopiero je wypuszczę w przyszłym roku, jeden rozdział na miesiąc, a tutaj w przeciągu kilku tygodni zrobiłam tak naprawdę pracę 7-8 miesięcy do przodu, tak więc bardzo mnie to kosztowało mnie to bardzo dużo pracy, bardzo dużo wysiłku. Oczywiście to mi przynosi mega dużo przyjemności, satysfakcji, samorealizacji, bo widzę, że to się ludziom podoba, to co piszę, ludzie chcą to czytać. Tak więc poświęciłam się temu przez jakiś czas. Oczywiście nadal tworzę, nadal piszę, ale robię sobie taki mały odpoczynek od pisania, bo też nie chcę pisać cały czas na bieżąco, bo wtedy pomysły są niezbyt świeże i nie do końca te rozdziały są takie, jakbym chciała. Zapraszam Was, jeżeli jeszcze nie czytacie. Nie wiem, czy lubicie, bo tak jak kiedyś o tym wspominałam, w innym filmiku jest to fanfiction z uniwersum Harry'ego Pottera o Hermionie i Drakonie Malfoy. Jeżeli chodzi o anime, to znowu ostatnio nie ma jakichś takich serii, które by mnie bardzo zainteresowały, bardzo by mnie zaciekawiły. Oglądam na bieżąco Sword Art Online i Tokyo Ghoul i są to dwa anime, dla których robię wyjątek, bo tak jak już też kiedyś wspominałam, nie oglądam anime z tygodnia na tydzień, po prostu czekam, aż ta seria wyjdzie i wtedy dopiero ją oglądam. W tym przypadku ja po prostu wiem, co będzie, wiem, co się wydarzy, bo czytam nowelki i mangę, tak więc to nie jest dla mnie zaskoczenie, to co się dzieje na ekranie. Owszem, fajnie się to ogląda, bo jestem ciekawa tego, jak twórcy pokażą w wersji animowanej historię z mangi i nowelek, ale to nie jest coś, co mnie zaskoczy i nie wiem, co się będzie działo. Pewnie już zauważyliście, że bardzo często recenzuję stare serie, serie z lat 90., nawet z 80., serie już takie klasyczne, serie, które już są kultowe, które są już klasyką. I uwielbiam takie serie. Mam teraz w planach zrecenzowanie 2 albo 3 tytułów, które też już są zaliczane do właśnie takich klasycznych, kultowych, no po prostu starych, ale lubianych. Muszę je obejrzeć, zrecenzować i wtedy dopiero myślę, że zajmę się całkiem nowymi seriami. Ja jestem ogromną fanką starych serii. Uwielbiam te historie, uwielbiam kreskę, która tak wielu osobom się nie podoba przez to, że nie jest taka urocza bardzo, że te oczy nie są takie duże, że te postaci nie są takie kawaii cały czas, tylko bardziej takie realne, bardziej takie oddane z prawdziwego życia, a właśnie mi się to w tych starych seriach podoba. Podoba mi się to, że sceny na przykład łóżkowe między nastolatkami czy dorosłymi osobami są prawdziwe, to nie jest tylko trzymanie się za rączki i tak dalej. Bardzo mi się to podoba w starych seriach. Lubię to, że jest to bardziej prawdziwe niż większość teraz nowych serii. Oczywiście jest to tylko moje zdanie, moja opinia i nikt nie musi się z nią zgadzać. Byłam też dzisiaj na zakupach. Wiecie, ja nie robię haulów na moim kanale, nie za bardzo czuję się komfortowo, kiedy mam pokazywać rzeczy, które kupiłam, ale dzisiaj trafiłam na tak cudną rzecz, muszę Wam ją pokazać. Stawiłam sobie już zdjęcie na Facebooka i Instagrama, które Was zapraszam. Jest to kimono. Oczywiście ja wiem, że to nie jest kimono, tylko to jest szlafrok, imitacja kimona, ale ma tak piękny wzór, bardzo mi się podoba. Bardzo bym chciała też kiedyś mieć prawdziwe kimono, ale oczywiście to jest droga zabawa, to nie jest coś, co można kupić w szmateksie. Tak troszeczkę się czuję w nim, tak wiecie, tak ładnie, tak ładnie, te kimono w ogóle są piękne.
Oczywiście oprócz tego kimona w Impexie, to chyba 20 zł mi kosztowało ten szlafrok. Kupiłam sobie świeczki, kupiłam ich pełno, ale już ich nie pokażę, bo już mi się nie chce tego wszystkiego wyciągać. Pokażę wam tą największą. Patrzcie, to jest świeczka. Świeczka. Oczywiście wszystkie świeczki moje są o zapachu waniliowym, bo to jest mój ulubiony zapach, wanilia, mój pokój cały czas pachnie waniliowo. I jeszcze jedną rzeczą, którą chciałam wam pokazać, która jest po prostu urocza, jest, no i to też jest jeden z moich takich fetyszy. Fetysz mam świeczkowy i świecznikowy, tak więc lampion. On jest największy z mojej kolekcji, kosztował mnie 20 zł, był na promocji, bo w zestawie kosztował 160, więc super. To jest taki styl shabby chic, nie wiem, czy dobrze to wymawiam, czyli taki styl trochę prowansalski, trochę barokowy, przecierany, antyczny. Uwielbiam taki styl, wprowadzam go do mojego pokoju. Lubię sama też nosić takie, widzicie, koronki i tak dalej. To jest bardzo uroczy, słodki i romantyczny styl. Bardzo, bardzo go lubię. I niedługo, oprócz tych starych serii, zrecenzuję książkę, o której już wspominałam, czyli Oblicza Kawaii. Oblicza Kawaii, które są książką bardzo ciekawą, ale nie mogę zdradzać. Teraz trochę opowiem o niej więcej podczas recenzji. Czekajcie, piszcie też, jakie filmiki chcielibyście zobaczyć. Może macie jakieś pomysły na anime, które mogłabym obejrzeć i zrecenzować. Tylko proszę was, niech to nie będą jakieś długie serie, bo ja po prostu nie mam teraz czasu na oglądanie tasiemców. A bardzo, bardzo, bardzo bym chciała poznać jakieś anime, coś nowego, nie jakieś stare. Bo stare to już sama sobie wynajdę, tylko coś nowego, co polecacie. Tylko żeby to nie był chamski harem i żeby to nie było jakieś takie strasznie dziecinne. Polecajcie mi, proponujcie mi tytuły, a ja postaram się je zrecenzować. Dzięki, to wszystko w tym odcinku, do usłyszenia w kolejnych filmikach i do zobaczenia. Pa, pa!